No i tutaj w kolejnej części przedstawimy teraz kolegom Gołębnik, tutaj kolegów Augustyniaka i Czeladzińskiego. Zobaczmy teraz, Andrzej jest w środku. A to jest jak też wejdzie, tak pokażemy, to, tak. Znaczy, to jest akurat gniazdówka tutaj, nie? Tak. Także. Widzimy te gołębie tutaj, co jest charakterystyczne, tak jak są dość dużo różnych, widzę, macie tutaj i barw, i szpaki widzę, i płowego, i pstre. I tutaj widzę szpaka też jeszcze małego, takiego, no takie dość, że tak powiem, kolorowo u was jest. Tak, bo my zazwyczaj nie przywiązujemy tego uwagi do koloru, tylko po prostu do nas się liczą konkursy na liście i gołębie muszą siadać czołowo, tak. Jak inni hodowcy zwracają uwagę na oczy, na budowę, po prostu my twierdzimy, że budowa oko wyjdzie w trakcie lotów, także... I to jest ten gołębi, tym ty się opiekujesz? To się Andrzej opiekuje. Aha, tym Andrzej się opiekuje, aha. A tamten tu jest ten drugi. Tak. Dobrze, tam też teraz pójdziemy. Tutaj widzimy, kolega Andrzej łapie, teraz tutaj wypuszcza. O, tutaj jakiego gołębia masz? Samiczka. Taka szali, taka trochę. Z jakiego roku ona jest? Jest 3-letni gołąb. 3-letni gołąb, 2011. Tylko, że mu pióra wyleciały i nie może być, nie był dany na ten lot. Nie. Był łapany na lodzie, czy coś takiego i ucierpiał niestety. Rozumiem. No, tak widzimy, wygląda gołębnik. Tutaj mamy w suficie jest siatka taka, żeby wentylację zapewnić odpowiednią. No, widzimy. Tak to jest. Koledzy też jeszcze, powiedzmy, na co dzień się zajmują budowlanką, to podejrzewam, te gołębniki sami wybudowali. Tak, sami. Aha. Sami. Rozumiem, dobrze. Tutaj obok mamy też gołębnik rozpłodowy, tak? Tak. I tutaj obok jeszcze gołębnik na młode. Także z tych gołębników tutaj koledzy lecą. Na młode tylko antenę później przełożycie, tak? Tak? I będzie normalnie. I wtedy jeden macie już, czy też dwie drużyny? Nie, też dwie drużyny. Bo jeden gołębnik mamy też tam, pokażemy później, i są gołębie zaciemniane po prostu. To zobaczmy, tak wygląda gołębnik młodych, a tutaj obok, tutaj tak, a tu mamy gołębnik ten rozpłodowy, dobrze. No teraz jeszcze pokażemy może kolegom tutaj, jak przejdziemy tam, pokażemy ten drugi gołębnik. No i zobaczymy tą też jeszcze bazylikę, bo tutaj idąc tam właśnie można ją zobaczyć. Tu w oddali widzimy właśnie bazylikę w Licheniu. Te złote kopuły górują tutaj nad okolicą. A naprzeciwko, po przeciwnej stronie, dosłownie tutaj, mamy ten gołębnik, o którym wspominał Jarek. No to jest ten gołębnik, z którego wy lotujecie, o tutaj, nie? Poczekaj. Jest gołąb? Jest gołąb. Oj, mamy właśnie akurat gołębia z lotu. Pierwszy przyleciał. Jarek, widzimy, wleciał. O, i gołąb siada. No i nam się udało, widzimy. Gołąb na razie siedzi. Ja odejdę może, żeby go nie płoszyć. Chyba żona się, pani, która zajmuje na bieżąco, przyszła go wołać. Odbił się już? Odbił się. I co to jest za gołąb? To jest akurat od Zbyszka, po Zbyszka Kociuby gołębiach. Zakupione on był około 2008 roku, to jest no, z 10 roku samczyk. Spodziewałeś się go? Tak, on zazwyczaj się dobrze spisuje właśnie na ciężkich lotach, długich lotach. On nie robi dużo konkursów, robi nam 6-7, ale zazwyczaj jak ciężki lot przychodzi, to już na 600 się pokazał. Teraz się też czołowy konkurs, podejrzewam, że koledzy, na razie nikt nie zgłasza. Teraz się okaże. Też macie położony gołębnik w środku oddziału? Tak, w środku. Można powiedzieć, tak. Czyli tak. Jak na razie nikt nie zgłasza, to no, zobaczmy. Niby jest chyba dobrze, bo nikt nie zgłaszał prędkość. Podejrzewam, że też jest dobre, bo jest 1700 metrów 10 na minutę, to bardzo dobre. Także, no, bardzo. Godzina w ogóle teraz? Godzina? Godzina 13.39. A były wypuszczone 6.15, tak? 6.30. 6.30, tak. 7 godzin. Nie, tak, 7 godzin. Tak. 7 godzin i 15, ile? 20 minut jest około. No, bardzo dobry czas jest. I nie wygląda go na zmęczonego mocno. Nie, właśnie w dobrej kondycji. Zaraz sobie zobaczymy. Damy im tam czasu, żeby sobie... Tak, tak. W międzyczasie może coś jeszcze przyleci. No właśnie. Nie będziemy wtedy już pokazywać środka tego gołębnika, bo zaraz możemy się kolejny gołębnik spodziewać, nie będziemy ich płoszyć i jakieś nerwowe atmosfery wprowadzać. A na razie będziemy czekać na kolejne gołębie. O, tu widzimy, tak wygląda wlot, gdzie ten gołąb przed chwilą tutaj usiadł. I pojawił się drugi gołąb. O, a teraz siada do Andrzeja, tak? Tak. O, widzimy to.
musimy tak stanąć trochę lepiej. To się odbija już. Już się odbił, już wszedł tam. Czyli sprawiedliwie, jeden u Jarka, jeden u Andrzeja. I co to za gołąb się odbił teraz? No ten akurat gołąbek to jest 11 rok, samiczka, ona też czoło wsiada. To już jest z naszej hodowli, nie? To jest oczywiście skrzyżówek, bo my najlepiej się u nas gołębie spisują skrzyżówek, nie? Co wyjątkiem tylko jest tu od Maćka Wójcika i od Byszka Oleksiaka oryginały, tylko co lotujemy. I gołębiami oryginałami, a tak to jest skrzyżówka już, nie? Czyli mamy już dwa gołębie? Tak. Bardzo dobry czas. Też. Niedługo musieliśmy czekać, ile? Minuta, minuta, dwie minuty później, nie? Dwie minuty później. Dwie minuty później. I też w kierunku przyszedł. Tak, w kierunku. W kierunku właśnie. Pogoda jest taka, jaka była, nic się nie przejaśnia, ale na razie jest to, że koledzy jeszcze nie dzwonią. Znaczy jeden kolega teraz, ja dzwoniłem do niego, zgłosił, że też usiadł mu gołąbek przed chwilą, także... Dalej bliżej jest? To, znaczy on jest trochę jest bliżej od nas, tam jest około minutę, dwie minuty jest różnicy między nami. Tak. Jak się kolega nazywa? On się nazywa Świderski Jarosław, też dobrze lotuje, też czasami nam deptał po piętach, w tym roku troszkę tam gorsze wyniki, ale nadal w czołówce się utrzymuje, także... Też ma bardzo dobre gołębie, razem też współpracujemy, także myślę, że inni tutaj koledzy nie zgłaszali, także no, ciężko jest mi powiedzieć, ale zazwyczaj dzwonią, nie jak mają czołowe gołębie, to każdy do siebie dzwoni, tu jak widzimy na razie telefonów nie ma, także... Tutaj prezesem w oddziale waszym jest kolega Tomek Śliński, tak, a w okręgu wasze gołębie też tutaj okręg, oddział Ślesin, że tak powiem, się dobrze spisuje w całym okręgu Konin? Dobrze się spisują. No są loty, że wiadomo, że są jedne lepsze, drugie gorsze, ale zazwyczaj na tych długich lotach, no to mówię, oddział Ślesin naprawdę ma mocne gołębie, dobre gołębie, że ciężko jest się tu wybić, ciężko się utrzymać na pierwszym miejscu, także hodowcy się zmieniają, ciężko jest, żeby ktoś miał pierwszych pięć gołębi, nie? Gołębie się wymieniają zawsze, także po prostu wiadro rozdaje karty i... Te dwa to samce były, co przyleciały, tak? Teraz przyleciała samiczka i samiec. Aha, twój był pierwszy samiec. Samiec i tak. U Andrzeja samiczka. Pierwszy był właśnie z... Ja widziałem, żona była, żona chyba wyszła twoja, tak? Tak, moja żona, bo po prostu żona... Tak przyzwyczajone są, że... One są nauczone do żony, po prostu, żeby nie tracił czasu. Aha, i ty wołasz żonę, żeby tak, żona przyszła? Tak, a żona zwołuje gołębie, tak. Może nawet by było takie rozwiązanie, nagrać gdzieś, nagrać żonę, chodź, puszczać też. To znaczy, to by było ciężko, bo ona po prostu jak kiedyś włosy przefarbowała, to już też te gołębie nie chciały wchodzić, także musi być blondynką i... Rozumiem, czyli tak, ty jej narzucasz nawet fryzurę i kolor włosów. No znaczy nie może ja, ale hodowla właśnie, tak. Czekamy na następne gołębie. O nie, tam jaskółki to były, to nie, to tak wygląda tylko. Patrzymy my akurat w tym kierunku, z którego przyszły tamte gołębie, a na razie nic nie ma, ale miejmy nadzieję, że za chwilkę się znowu pojawią. Trzecie, już mamy trzeciego gołębia. O, już skoczył szybciutko. Jarek nam powie, to już odbity? Odbity. I co to był? No to była akurat też mieszanka Jansena, krzyżówka Jansena z Van Lunem. Gołąbek 11 rok, też samiczka. Także... Dwie samiczki i samczyk na razie. Na razie dwie samiczki, na razie jak widać gniazdówka się lepiej spisuje. Tam znaczy lepiej, to dwa gołębie przyleciały. O i kolejne są dwa. Zobaczmy tutaj. Jak żona ma na imię? Ania. Pani Ania woła teraz je, bo widzimy. Te gołębie krążą, kolejne dwa się pojawiły. Czy to będzie jak się odbiją pięć? Żona też hodowlą się kiedyś zajmowała w domu w dzieciństwie, nie, czy nie? Nie ma tradycji? Nie ma tradycji. O, i tam siada jeden i tu bliziutko drugi. Tam już się odbił też, nie? Nie. Nie, żaden się nie odbił jeszcze, zobaczmy. O, tu się odbił. To jest akurat samica, która na dzień dzisiejszy na 9 lotów ma 8 konkursów, ponieważ na jednym locie nie zauważyliśmy, się nie odbiła. Już była około 3 lub 4 razy druga w oddziele, 4 czy 5 razy pierwsza. Tak, która teraz weszła. Tak, a i ten sam. W międzyczasie już się szósty gołąb pojawił. Tamten samczyk u Andrzeja, co usiadł w tamtym roku, najlepszy lotnik w kategorii chyba był... Najlepszy lotnik w GMP był, tak, w oddziele. Czyli macie już 3-3, tak? Tak. No już w sumie to mamy same stare gołębie siadają, także... A, tu leci tam rzeczywiście, ale to inny gołąb jest. Czyli 6 gołębi na razie jest? 6 gołębi. No ale po pół. 3 u ciebie i 3 u Andrzeja. I są to gołębie, tak jak z tego co mówisz, te, które powtarzają konkursy. Tak, powtarzają gołębie. W tym roku naprawdę akurat na tej samicce zależało, bo może dobry wynik wylecieć i czołowo siada, z każdego lotu praktycznie czołowo siada z naszych gołębi. To, tak. To jest jaki u was w oddziale lot? Który?
9. 9 i jeszcze zostało Wam 5 lotów, tak? Tak, jeszcze zostało 5. 5. Też jakie w planie to są loty? Najbliższe loty jaki będzie? No teraz będzie najbliższy, o ile pamiętam, chyba 350 czy coś takiego. Czyli taki lżejszy troszeczkę, lżejszy, żeby się głębiej, tak, odpoczęły i później, znowu będą dłuższe. Będzie 600 chyba i 700. Teraz pod rząd mieliśmy 3 600. Dla nas bardzo udane loty w tym roku. Małe straty, bardzo małe straty, gołębie siadały też czołowo, także... Tam teraz na te gołębie czeka w gołębniku co? Woda z elektrolitem, tak, czy sama woda? Nie, nie, teraz czeka woda z elektrolitem oraz czysta karmon, nie? Tylko my nie używamy w polocie super, nie używamy lekkich karmon, tylko po prostu jest 30% lekkostrawnej, 30% jest lotowej, 30% energetycznej, ponieważ uważamy, że gołąb po takim locie on po prostu musi dostać dobry posiłek, dał z siebie wszystko, także... Teraz karma, którą macie, to rozmawiałem, że używacie i mrowcy, MDM-u, tej zielonej, znaczy, od Zbyszka Oleksiaka i mrowcy, znaczy, tak? Przede wszystkim używamy od Zbyszka Oleksiaka karmy, nie? Się staramy tam... Mi się wydaje, że jest dosyć dobra karma, czysta, no i oczywiście widać efekty, nie? Się dobrze gołębie wpisują. Widzimy teraz chwila przerwy, ale na pewno za chwilkę się pojawią kolejne gołębie. I nadlatuje kolejny gołąb, ten troszeczkę z innego kierunku, o, ale o, tu zobaczmy, krąży teraz w niebie, wypaniania woła te gołębie, zobaczymy do kogo on siądzie, czy do Andrzeja, czy do Jarka, też 11 rocznik, to same na razie chyba z 11 roku macie, tak? Tak, jak na razie. Czyli 3-latki. O, jeszcze jeden jest. Jeszcze jeden. Wysoko ten. O, jeszcze sobie krąży. Widzimy, w sumie nam się też udało. Chwilę porozmawialiśmy tutaj, kiedy przyjechaliśmy tutaj z Jarkiem i w trakcie tej rozmowy. O, widzimy kolejny gołąb. Zaczęły gołębie nadlatywać. No i pojawił się pierwszy roczny, także. Pierwszy roczny gołąb. Tak. Ja już też szybciutko wszedł. To masz 9 gołębi razem? Tak. O. A ile, przypomnij mi? 8 jest. 8, ile poszło? 8. No poszło 50 starych i 11 rocznych. A widzimy, przychodzą w takich odstępach kilkuminutowych. Długo nie trzeba czekać wcale. To, że jesteśmy za, bo tam dwa przechodziły, zobacz, tam to dwa szły, ale to czyjeś inne, do kolegów pewnie jakiś. Najważniejsze, że roczny jeden się pokazał, nie? Bo się baliśmy, bo to jest nasz pierwszy taki lot, co daliśmy roczne gołębie. I ten roczny to z których jest gołębi? Z krzyżówki, roczny, wiadomo, roczny, ale... Roczny akurat jest krzyżówka i to jest krzyżówka właśnie też będzie od Maćka Wudzika i oczywiście mamy też gołębie od Stenbergena, nie? Także... Erika van Stenbergena czy, tak, Stefana? Erika. Erika. Także... To z tych właśnie gołębi? Tak. Aha. To jest już też skrzyżówka. Właśnie niedawno byliśmy też tutaj, mamy filmy w zanadrzu przygotowane. W przyszłym tygodniu będziemy puszczać. Byliśmy u pana Erharda Panke w Niemczech. Tam przy okazji z Tomasem Wezelsem ze Schloss Heute odwiedziliśmy Erharda Panke po 2 latach i on właśnie o tych gołębiach Erika van Stenbergena opowiadał nam. O. No 8. Słyszymy, Jarek rozmawia przez telefon. A u ciebie 3? Zgłasza. O, kolega nam powie zaraz, u kogo się pojawiły 3 gołębie. U Jacka? No, będziemy wiedzieć te informacje, jak przebiega lot w oddziale 0188 Ślesin. Dobrze. Jednego ma. Widzimy, Andrzej też rozmawia przez to. To jest normalna praktyka, którą hodowcy... Akurat zgłaszał tu prezes nasz Tomek Siwiński. Tak, też mu usiadły. Pozdrawiamy go przy okazji. Usiadły mu 3 gołąbki. No i tu nasz rywal, co nam depce, raz my po piętach mu, raz Jacek Cieślara ma jednego gołąbka. Także myślę, że dzisiaj dla nas będzie cudowny lot z tego, co słyszę. Także myślałem, że tu Krzysiek, tutaj kamerzysta zapeszy, zapeszy, ale okazało się, tak, że... Ale właśnie tutaj jak przyjechałem, to się koledzy mówili, że woleliby o 600, tak, bo lepiej siadają tu. A tu niestety my tutaj przyjeżdżamy na żywca, że tak powiem, tak, tak jak jest, filmujemy. Przypominam sobie, że kiedyś przyjechaliśmy tam, gdzie mieszkam blisko, w Lubichowie byliśmy. Przyjechaliśmy na lot filmować, jeszcze akurat się kilku kolegów zebrało i to był Dawida Grdenia i pamiętam, wzięliśmy, pecha mieliśmy jak diabli, bo była dosłownie ulewa, nie przyleciało nic. No właśnie. No ale tak się zdarza, no tego niestety przewidzieć nie możemy. Też się tego baliśmy, bo tu właśnie przed przyjazdem Krzyśka około pół godziny była taka przeszła ulewa, też tak lało, że myśleliśmy, że dzisiaj będzie naprawdę... No ja się nawet na nią nie załapałem, ale ja od południa tutaj do Was jechałem i też było i słońce, i troszeczkę deszczu, ale ulewy wielkiej nie było. A tutaj było, mówię, pół godziny, a
naprawdę. Widzę, że ona kaszle, bo pewnie każesz jej wychodzić tutaj do tych gołębi i karmić, to się zaziębiła. No niestety, jak coś już, żona będzie wieczorem, ciepłe okłady będą stosowane. Aha. Podejrzewam, może jakieś... I za ten lot to nagroda będzie, tak, jakaś. Na pewno. No, ale to w poniedziałek, tak, ty do pracy pojedziesz jutro, znaczy w poniedziałek i wtedy już się zajmie tutaj pani Ania, tak, gołębiami, tak? To już jest. I pierwsze karmienie o której rano jest? No oczywiście. Siódma rano. Aha. I lubi pani wstawać na pewno o tej godzinie? No, nie zawsze. Nie zawsze? Jestem zmuszona. Aha, dobrze. Nic, czekamy na kolejne gołębie. Mamy już 9. gołębia. O, tutaj podleciał. O, widzimy jak ładnie pikuje tu. Siad na daszku. I już zaskoczył. I odbiło go. I widzimy 2000, który rok? 12. Ten będzie 11. Samczyk. 11? A czerwoną obrączkę miał? 9 to jest, przepraszam. 9. Dziewiąty rok, ten gołąb miał w tym roku już być wycofany, ale postanowiliśmy jeszcze go sprawdzić, bo się wcześniej dobrze spisywał. A to jest na 9 lotów jego 8 konkurs, też czołowy. Także jesteśmy zadowoleni, on też był typowany, ten gołąbek. Bo na... Ty typujesz sam, czy Andrzej ci pomaga, czy żona może? Znaczy, my, żeby sobie nie wchodzić w paradę, 5 typuje Andrzej, 5 typuje ja. Także, aha, no właśnie. I wtedy z wujkiem się zawsze jakoś dogadać. Tak, i się wtedy dogadamy. Mhm. Rozumiem, żonie nie pozwalacie typować. To znaczy, żona ma inne tam... Zadania. Zadania, tak. Każdy ma swoje zadanie w tej ekipie i... Ja jednego gołębia uratowałam, od śmierci. Kiedy? Teraz? Nie. Nie. A jak, na czym polegało to ratowanie od śmierci? Ona nie leciała, tak? Chcieliście ją zabić. Znaczy, ona była poturbowana, mocno się potukła i także z tego gołębia już chyba by nic nie było, nie? Ale żona kiedyś, akurat jak zaczynałem gołębie trzymać, ostatnie te pieniądze, co miałem w samochodzie, jechaliśmy i okłamałem ją, że wydałem na mandat. Okazało się, że kupiłem gołębia, później przyznałem się do tego oczywiście i ta samiczka, mówię, się słabo spisywała, się potukła. Żona mówi, weź ją, mówi, zostaw ją. Poszyliśmy, zostawiliśmy. Okazało się, że na następnym roku ta sama samiczka miała 10 konkursów na 10 wkładań. No i już była też wiekowa, bo to był 07 rok. I włożyliśmy ją w tamtym roku na Barcelonę, ale to był Mulemans i oczywiście no, nie przyszła. Do tej pory jej nie ma. No, także... Ciężka była Barcelona, a w tym roku, w przyszłym tygodniu już będzie nowa Barcelona. Też pojedziemy filmować tam do Łęknicy. No, tylko chcę nadmienić, że ona od tej pory nigdzie ta samiczka nie została od tego czasu, nie? Cały czas była w domu i cały czas czołowo siadała. Aha, dobra. Czyli mamy tego 9. gołębia już, tak? 9. Mamy 10. gołębia. Widzimy, zatoczył koło. Teraz tak fajnie szybuje sobie, zobaczmy, o tu, tak, w takim locie szybującym. O, zwolnił tutaj, może się troszeczkę przestraszył nas, ale raczej nie. O, i tam siadł do Andrzeja. Odbiło go? Nie, jeszcze, czekamy. Chodź. O, teraz. Chodź. Który rocznik? Roczny? To jest nie. Chyba 10 rok. To jest po brzegu od Kucharczyka. 10 rok? Tak, 10 tak. Rok. O. Czyli mam 10 rok i 10 gołąb. Tak. Dobrze. W międzyczasie pojawiły się dwa kolejne gołębie. O, krążą sobie tutaj. Tak jakby się zaczynało troszeczkę rozpogadzać też. Widzimy, wiatr przegonił te chmury ciemne. Ale też przygonił gołębie nam tu. O, tu szybują sobie w niebie. Na razie jeszcze się nie pojawiły tutaj nad gołębnikiem, ale za chwilę na pewno dojdą. Mnie jakby wołała taka pani ładna, też bym jak się nazywała przychodzi do tego gołębnika, ale widzimy, one są dość chrnąbrne. Teraz. O, siadł właśnie. Widzę, że malujecie od spodu te skrzydła na jastrzębia. I to skutkuje trochę? Nie za dużo. Na wspólnych gołębnikach na młode też widzieliśmy, że paru hodowców przysłało też gotowe już od razu wymalowane właśnie skrzydła. Gołębie z takimi wymalowanymi skrzydłami. Chodź. I siada tu właśnie. Idzie 12 gołębi już razem. O, tam koledzy już w tej klatce nawołują go. I kolejny tam siadł właśnie u Andrzeja. Też się odbił tamten szybciej nawet od tego. Widzimy, karmę przyniósł Jarek.
Ale nie szeleści w nią, tak widzę. Nie. Ona wystarczy i dźwięk. Że żona go zwoła. Żony. Kolejny jest? Nie, nie, to będzie ten 13 gołąb zepychowy, bo nie chce wejść. Ale już odbiło go też, tak. Teraz Jarek wejdzie. Podrzuci im coś, a wcześniej miały coś tam wrzucone, nie? Tak jak nie, nie, dopiero teraz podrzuci. Tak, czekamy. Aha. Zawsze. Żeby kilka weszło, widzę. Zobaczmy jeszcze taka ciekawostka, mają taki plastikowy skład do, w tym w karmiku. To jest akurat blaszany. Nie? Blaszany, ale rolę tą spełnia. Tak, to łatwo się go myje, to po prostu nie ma bleśni, tak. Nie ma grzyba. I wtedy nigdy właśnie tak, tak. To jest to, co tam koledzy, czy jak widzę taki gołębik, ja mam tam taki na kamerze jeden, że też mam wszystkie takie malutkie gołębiny, te karmiki, ja mam po prostu mniejszą ilość gołębi też z plastikowymi składami, bo to zapewnia, że jeżeli się daje do karm jakieś oleje, tak, jogurty czy coś, to się nie osiadza po prostu na ściankach. I wyciąga się pojemnik, zmyje się, tak. I jest... Z pleśni później następuje, bo na drewnie to zawsze prędzej czy później te, zacznie to pleśnić. O, tu zobaczmy, jak te gołębie ładnie jedzą. Może wyjdziemy, że ja już wyjdę, żeby nie stłoszyć ich, ale widzimy, jak sobie ładnie i są w bardzo dobrym, bardzo dobrej kondycji, widzę. O, wodę sobie na pewno już tam popiły. A teraz sobie spokojnie tutaj zobaczmy, jedzą. Naprawdę bardzo ładny widok. To jest takie jedzące sobie tutaj ptaki. Po pechowym tutaj, że tak powiem, 13, który nie chciał wejść, ale przegoniły go poprzednie. Przyszedł kolejny gołąb, taki widzimy szpak. O. Przejdziemy. Tu Andrzej, też dopiero co nasypywałeś karmę, czy już u ciebie miały karmę? Teraz. Tak samo widzimy, zrobił jak... Oj, to jest odbity. Skoczył szpak, teraz przyszedł. A po czym to jest ten szpak? Proszę? Po czym ten szpak jest? To jest od ścieżka kociuby. Aha. To jest podobnie po tych, co wcześniej rozmawialiśmy, co już tam były. Tak. O, czyli 14 gołębi. O, i następny. I też tu ląduje u Andrzeja. Tylko te z innego kierunku przyszły, tak jakby trochę, nie? Przeleciały. To jest z którego roku gołem ten ostatni? Ten jest z czerwoną obrączką. 2009 albo 12. 9. Tutaj Jarek widzi na zegarze, to dokładnie nam powie. O, to już 15 gołębi jest razem. Tak. Dobrze. O, widzimy od tej strony już troszeczkę się przejaśniło. W międzyczasie pojawił się dwa gołębie, teraz rejestrujemy tego. Oj, trzeci tutaj przyszedł. Tutaj wśród tych gołębi, które przyszły do tej pory, to był tylko na razie jeden roczny. Tutaj mieliście to trochę nosa, bo wydaliście. O, to jeszcze następny jest, patrz. O, jeszcze 11 rocznych, ale z tych rocznych to ile masz? Jednego dopiero? Jednego, czyli to dość ciężki lot dla tych gołębi. Tak, przeważnie 11 rok zsiadają gołębie. Tak. 11. Tutaj Andrzej mi pokazywał przed chwilą listę. Tutaj zobaczył na liście, którego lot to był wcześniejszy, z 7 czerwca. To był lot, miejsce wypuszczenia w Welce, to była 600, tak? Tak. 600, to zobaczmy na 600, co ciekawe. Czas przylotu jest 11.40, dzień, 24 sekundy i tutaj do 50.46, 55, to bardzo, bardzo szybko się te gołębie z takiego dużego dystansu, też widzimy na tych listach, pojawiają tutaj. O. No to widzimy tutaj Andrzej. Dokumentację taką to Andrzej tu studiuje bardziej? Tak, pilnuje? Tak. Ja zostawiam to wszystko. Aha, wszystko tutaj mamy. Dobrze. Tutaj oficjalne wyniki z oddziału to kiedy się u was ukazują na stronie internetowej? Po dwóch dniach. We wtorek. O, zobaczmy, nie, to będzie po dwóch dniach, czyli w poniedziałek, gdzie mamy sobotę, ciągle tak zapominam. I to też widzimy jakiegoś hodowcę na locie, jakichś hodowców najprawdopodobniej będą koledzy z okolic Trójmiasta, gdyż ja tam blisko mieszkam i będę musiał jechać po żonę, która u teściowej akurat jest, także trzeba będzie tam gdzieś kogoś odwiedzić. Pojawił się już 19 gołąb i tutaj widzimy do Andrzeja, tam ląduje, tak zszybował, roczny! O, i następny. I też, czyli teraz te roczniaczki się pojawiają. To czyli to będzie raz, drugi, trzeci albo czwarty. On już wszedł? O, wchodzi. Widzimy taki nakrapiany białolotek. A tu już wszedł. Tu też siedzi. O. Tu już odbił się. Sobie na tego popatrzymy. To będziecie 20 już mieli. A tu płowy. Też się odbił. Siada następnego, strony przyleciały.
siada tu. Tak szybuje ładnie? U was to fajnie wygląda, jak one szybują tak. One blisko, wysoko lecą, od razu widzimy. Tam pojawił się rzeczywiście. Taki duży wiatr, to on szybuje sobie, nie musi nawet skrzydłami dużo ruszać. Ile? 22, tak? 21. O, ile rocznych? Z tego 3 są chyba roczne. Trzy roczne. Czyli 8 rocznych ci na razie brakuje. Tak, na razie 8 rocznych. Czyli z ogólnej liczby na 21 gołębi, tak? 11 rocznych było. Było 11. Znaczy na wypuszczone było 11, to 3 roczne, ale wszystkie było razem gołębi wypuszczonych? 50 i 61 gołębi. 61. Mam już ponad 20, 20, czyli ponad 33% już jest. 35 około gdzieś. Dobrze. Godzinę mamy? Godziny 14.17. Czyli one wchodzą już około 40 minut, tak? No, a pierwszy gołąb się pojawił 13.38. No, tak by było mniej więcej. Na razie nie jest źle. Koledzy jest bardzo zadowolony. Nie, no, myślałem, że będzie gorszy lot naprawdę. Ze względu na pogodę i jaka dzisiaj panowała u nas. Tak. Ale widzimy. No, ale nie jest zbyt ciekawie, bo tu koledzy zgłaszają, że są, mają po 3 gołąbki, po 2 gołąbki, także... Znaczy mówisz nieciekawie dla innych. No tak, dla innych, nie? No ale jeżeli w oddziele przyjdą źle też gołębie, to też wiadomo, że sami nie będziemy lotować, także. No, ale miejmy nadzieję tutaj, że też koledzy też roztropnie pozostawiali część też tak w gołębnikach. Tak jak wymieniałem wcześniej, oddział jest naprawdę mocny, gołębie są mocno się wymieniają ciągle, że często jest kto inny prowadzi, także... Emocje są do końca. Tak, do końca nie wiadomo kto wygra. Nigdy nie jest taka przewaga punktowa, żeby już było po 10 czy 11 locie wiadomo, że ten będzie mistrzem, także jest ciekawiej. Cały czas przychodzą gołębie tutaj. Pojedynczo, tak po dwa, ale tutaj z uwagi na to, że mamy takie dwa floty niejako. Tu widzimy, o tutaj następny, trochę nam przeszkadzały, także w sumie nic nie nagrywaliśmy, nie zagraliśmy, bo jeden zasłonił nam tutaj, o tam sobie siedzi, ale... O. 2010 ten, tak? Do 30 pomału dochodzimy, tak? Pomału dochodzimy. Czyli zaraz będzie połowa. To jako ciekawostkę mogę kolegom pokazać już taką. Tutaj rozmawialiśmy z Jarkiem tutaj za plecami jego. Jest taka rzecz. Hodowla, nie wiem, ferma ślimaków, tak? Są takie, tak wygląda ferma ślimaków, jakby ktoś z kolegów nie wiedział. Ja też pierwszy raz to widziałem. O. Tak wygląda takie pole, na którym te ślimaki są trzymane. Te rośliny, które tu rosną, to są konieczne do tego, żeby pasze, dobrze mówię, żeby w ślimak trawił pasze. A tam dalej się znajduje taki boks, tam w tym boksie to są te rozkładane później do rozpłodu będą odkładane. A tak wygląda w ogóle, widzimy, można powiedzieć, ferma ślimaków. O. Taki płotek jest gęsty z boku, który zabezpiecza przed ich uciekaniem chyba, ale tutaj też plagą, tutaj Jarek mówił, że mogą być szpaki. Tak. Bo też tu widzieliśmy takie gołębie, które siadały i chyba też próbowały je zjadać, ale to takie dzikie. Dziki on też ślimaka zje, także one są w tej chwili nie za duże, także sąsiad może ponieść jakąś stratę. No, ale tutaj też jest, to jak Jarek mówił, że tym, póki się szpaki nie nauczyły, że tak powiem, jeść w tym pierwszym roku, to jest szansa, że dużo ich przetrwa tu. Tak. Z takiego pola, tu tak jak Jarek mówi, leci 8 ton, tak? No zależy, ja to dokładnie się na tym nie znam. Nie, no z tego co tu sąsiad mówi, zależy jak to będzie, to tu wszystko zależy od pogody, jak nie będzie gradobicia, jak im się nic nie stanie, nie? To można osiągnąć taką wydajność. O. No, zawsze się czegoś, zawsze będąc u hodowców, nowego dowiemy. Dokładnie. Szybujący gołąb to naprawdę piękny widok, a ten bardzo szybko, że tak powiem, lot zakończył. Na klapie odbił się już. O,
ten trochę zmęczony. Ale przyleciał z kierunku tak troszeczkę, nie? Aż nie był tak mocno zwiany. Tylko, że już przeleciał. Już od tyłu przychodzą. I sobie na listach zobaczymy, czy to na konkurs jeszcze się załapał, czy nie? Myślę, że tak. Jest ciężki lot dosyć, także... Telefon milczy, to też... Tak, koledzy zadzwonią, jest bardzo mało gołębi, także... Ale miejmy nadzieję, że się zejdą, żeby było czym latać w przyszłości. My też mamy taką nadzieję. Kolejny gołąb z dużego pułapu tutaj szybuje, zatacza kółeczka. To będzie już, jeżeli siądzie, 28 czy 7 gołąb? 28. O. Tu jest następny. O, i następny tam, czarny taki. Czarny, tam jest jeden czarny. I tam wszedł, te już są takie zmęczone bardziej. Ten akurat jeszcze nie, ale ten czarny to można powiedzieć wpadł nawet. Czyli będzie ile? 29? 29. 29 gołębi. To już pomału, zobaczmy. O, jest. Widzimy Zegna M1. Benzing. 29 gołębi, tak jak zaznaczył Andrzej, już połowę prawie będziemy mieli. No, troszeczkę ten lot już trwa, ale dobrze, że się schodzą. Pomalutku. Miejmy nadzieję, że do wieczora wszystkie będą. No daleko, ciężka pogoda. No, nie jest łatwo, też dla wszystkich. My tutaj tak czekając na przylot gołębi, sobie tutaj z Jarkiem cały czas rozmawiamy. W międzyczasie gołębie pojedyncze, tak jak widzieliśmy, lądowały. Teraz mamy już 34 gołębie, czyli to jest połowa już ponad, tak? Ponad połowa gołębi, które koledzy tutaj Jarek i Andrzej wysłali na lot. I tak rozmawialiśmy jeszcze sobie tutaj o gołębiach, bo tam kiedy tutaj gołębie lądowały, Jarek opowiadał, że miał gołębie to od Kociuby, to od kolegi Kucharczyka, to od kolegi Górskiego, a wcześniej zaznaczał, że miał tam głównie od Maćka Wudzika i od Zbyszka Oleksiaka, no i też wspomniał o Erika van Stenbergena gołębiu, który miał. No i tak sobie rozmawiając, mówiliśmy, że no z tymi gołębiami to jest właśnie, że wy to macie, że tak powiem, doświadczenie, wasze gołębie to jest niejako taka śmietanka z tych właśnie hodowli, o których tak mówiliśmy. No my w sumie bazujemy na polskich gołębiach, nie? Według mnie są dużo lepsze gołębie w naszych warunkach. Gołębie są, wiadomo, jak są przewożone w kabinach, jakie mamy kabiny. Także zahartowane bardziej. Dokładnie. I w Polsce jest dużo cięższy klimat niż na zachodzie. Nie, nie oszukujmy się. Tu sami koledzy wiecie, jakie panują warunki. Także myślę, że my też uderzyliśmy. Też mamy zagraniczne gołębie, nie powiem, bo też mamy, posiadamy gołębie Prangę. Tylko że to już jest krzyżówka i mi się wydaje, że dużo lepiej się spisują nasze polskie gołębie już. To też to jest coś takiego, że przeselekcjonowane są. Tak, właśnie. I my bazujemy tutaj, jak kolega dokładnie powiedział, bazujemy już... Mówię, jeżeli kolega chce lotować czołowo, trzeba się udać do czołowych hodowców. Po prostu oni, te gołębie już są ułożone w budowie, już mają dobre skrzydła, szybkie gołębie, nie? Że jeżeli chce się od początku, by trzeba było naprawdę kupę lat hodować, żeby do tego dojść, nie? A tak to można sobie jechać naprawdę za małe pieniądze, kupić naprawdę dobre gołębie. Względnie małe, czyli no te zakupy, to, o co wspomnieliśmy, kolegów tu polskich, no zawsze właśnie. Jesteście bardziej zadowoleni po prostu. No dokładnie, no i faktycznie, no tu Krzysiek jak zauważył, każdy z nas posiada rodzinę w Polsce, wiadomo, pracujemy w polskich firmach, także nie są jakieś kolosalne sum nie zarabiamy, także plus trzeba kupić dobrą karmę, plus rodzinę wyżywić, także jeszcze dodatkowo by drogie gołębie byśmy musieli kupić, to byśmy musieli zrezygnować z tego sportu, bo po prostu by nas nie było stać. A tak i z przyczyn ekonomicznych nawet wychodzi to, że po prostu tak rozmawialiśmy właśnie, że hodowcy polscy, którzy nabywają też gołębie z zachodu i tutaj do hodowli swojej włączają, to jeżeli osiągają jakieś już później wyniki, tak jak tu mieliśmy na filmie wspomniane o i Maćku Wudziku, i o Zbyszku Oleksiaku, o koledze Górskim, koledze Kucharczyku, tak? Zbyszku Kociubie, to są hodowcy, którzy osiągają sukcesy właśnie już, że tak powiem, oni ten czas z tymi gołębiami zachodnimi już odpracowali. Dokładnie. I hodowca, który nabywa takie gołębie, to po prostu nabywa, no jak to powiedziałem, ułożonego gołębia, już kompletnego gołębia, nie? Mu nic nie potrzeba, on po prostu tylko jest, nie musimy dochodzić, że ma mieć pióro takie, czy szybkie, czy wolne, bo oni już, te gołębie są ułożone, w budowie są idealne, także tylko zależy od nas, czy on będzie po prostu dobrze leciał, czy źle, jak będzie prowadzony w hodowli. Właśnie tym akcentem pomalutku będziemy kończyć tutaj relację. Dzisiaj jest już sobota, jutro, tak jak mówiłem, podjedziemy gdzieś do jakichś hodowców też filmować. Na razie planujemy zrobić to w okolicach Gdańska. Koledze tutaj w okolicy z Wielkopolski bardzo dziękujemy. Kolega Andrzej tam patrzy na gołębie. Ciągle jest taka nerwówka troszeczkę, bo czekamy, żeby te gołębie też przyszły z tych 60 kilku gołębi, które zostały wysłane. Wróciło już tutaj 34, tak? Tak. Czyli mamy już więcej jak połowę.
z kolegą się kiedyś jeszcze spotkamy i porozmawiamy, jak z tego lotu przyszły. No i dokładnie. Życzymy tutaj sukcesu. No miejmy nadzieję, że się spotkamy może na wystawie ogólnopolskiej, jak będzie kolega jakiś puchar może odbierał w przyszłości. Myślę, wspólnie że tutaj z Andrzejem. Cały czas trzeba mieć nadzieję, także jest co roku coraz ale lepiej. Ale i z żoną. No i oczywiście aktywnie no, żona musi też w tym uczestniczyć, jak widzieliśmy, dużo pomaga i bez niej by tego nie było, nie? Także dziękujemy bardzo kolegom, gratulujemy. Dziękuję sukcesów, które były. Do zobaczenia i dobrego. Dziękuję.